Dzień dobry, ja nazywam się Robert Banasiewicz, jestem terapeutą, jestem też pedagogiem. Prowadzę dom rehab na Górce w Saint-Tropez i prowadzę gabinet i różne takie rzeczy robię rozwojowe, które mają w zasięgu, mają w obszarze swoich działań człowieka, a człowiek to delikatna materia i wymaga dużo, dużo pracy. O wiele więcej niż tylko usunięcie jakiegoś objawu, nie? Bo przychodzą do mnie ludzie i mówią: ej, mam problem z synem, albo mam problem z narkotykami, albo syn ma problem z narkotykami, albo mam problem z synem, bo syn ma depresję, bo się wyłączył społecznie, bo gra w gry komputerowe, internetowe, bo siedzi w telefonie, na mediach społecznościowych, bo się kaleczy, bo w ogóle jest w destrukcji, zamknięty w pokoju. Więc to od razu powoduje, że ja patrzę na objaw, tak? Mam tu narkotyki, mam żyletkę, mam komputer, internet, więc kombinuję, żeby tutaj ten objaw usunąć. No a nadal człowiekiem jako takim zajmuję się albo nie bardzo, albo w ogóle, nie? Bo osiągnąłem pewien cel, ja, czy to rodzic, czy ja sam, bo nie biorę narkotyków, bo nie piję alkoholu albo coś jeszcze innego. No ale czy dostrzegłem siebie, czy dostrzegłem człowieka, moje dziecko, mojego brata, moją żonę? Różnie z tym bywa. Dlatego, kiedy mówię o domu rehab, o metodzie dom rehab, to raczej mam na myśli człowieka i tego, i to, co składa się na niego. A ten człowiek, kiedy wchodzi w obszar jakiegoś kryzysu, kiedy pojawia się kryzys jego życie znajduje się na krawędzi, albo wychodzi na krawędzi, albo często już dawno jest poza krawędzią, tak? Bo ja kiedy myślę o sobie, to myślę, że byłem już poza krawędzią, tak? Nie wiedziałem tylko o tym, że jestem poza krawędzią. To ten kryzys uruchamia mechanizmy obronne i to całe szczęście, że uruchamia te mechanizmy obronne, bo gdyby cała ta rzeczywistość do mnie dotarła wtedy, ja bym oszalał. W całej swojej prawdzie, gdyby ona do mnie dotarła, to ja bym oszalał. Mechanizmy obronne, jak sama nazwa wskazuje, służą temu, żeby mnie bronić. Żeby mnie bronić przed rzeczywistością, przed innymi ludźmi, przed prawdą, żeby mnie bronić przede mną samym też, bo co ja bym wtedy zrobił? No i chwała im za to, że są te mechanizmy, bo dzięki nim przeżyłem jakiś kryzys w moim życiu. Przeżyłem jakąś zapaść. Natomiast problem z nimi polega na tym, że oto któregoś dnia postanawiam zmienić coś w swoim życiu, czyli wprowadzić element rozwoju do mojego życia. Nie, przestaję brać narkotyki, przestaję pić, przestaję się kaleczyć. Mam pomysł, że będę teraz już fantastycznie sobie funkcjonował społecznie, poza depresyjnie i innymi rzeczami. No i zaczyna się problem, bo ja bardzo chcę rozwoju, bardzo chcę zmiany w środku mnie, a mechanizmy są jak kotwice, niektóre jak dryf kotwy, ale niektóre wprost jak zaczepy, które nie pozwalają mi pójść dalej, bez względu na to, jak daleko poszedłem, bo udało mi się rozmontować jakiś mechanizm i sobie zrobiłem ze dwa kroki, to ten mechanizm ma taką umiejętność genialną samouzbrajania się. I on znowu zatrzymuje mnie i mówi: ej, ale dalej nie idźcie. Potem będziesz sobie dalej szedł. Proszę, ci dobrze jest, jak jest. Tak? Już zrobiłeś, po co ci dalej? Daj spokój. Ci wystarczy. Nie? Poszukaj jakiegoś wytchnienia, poszukaj strefy komfortu. Najfantastyczniejszym mechanizmem jest mechanizm iluzji zaprzeczania. Ja bardzo lubię mechanizmy, bardzo lubię je opisane, omówione przez nieżyjącego już niestety pana Mary Brudę. Patrzę też, jak one się unowocześniają, uwspółcześniają, jakie formy przybierają, ale mechanizm iluzji zaprzeczania, tak, to jest najbardziej rozbudowany mechanizm z tych wszystkich trzech funkcjonujących. On ma wiele takich składowych kawałków. Tam jest manipulacja, tam jest minimalizowanie, wyolbrzymianie, uogólnianie. Tam jest projekcja, wyświetlanie na innych ludziach moich stanów emocjonalnych. To lubię najbardziej. Nie? Mówię: ej, co ty taki zdenerwowany jesteś? Nie, co ty taki jakiś smutny?
Gdybym ja zrozumiał, że ja jestem smutny, albo ja jestem zdenerwowany, albo to ja jestem podenerwowany, albo jeszcze inne formy i odmiany złości, no to by może oznaczało, że coś powinienem z tym zrobić, albo poprzeżywać chociażby, wprawdzie w otwartości, a tak jak wyświetlę na kimś innym, to mam z głowy, no przecież nie da się z nim żyć, bo przecież on ciągle wkurzony. Koloryzowanie wspomnień to też mechanizm iluzji zaprzeczania. Nie? To ciągłe myślenie o sobie, ej, chyba nie jest jeszcze aż tak źle, no. Rzeczywiście może i tak było, ale przecież są inni, nie? Porównujemy się. To też taka metoda z mechanizmu iluzji zaprzeczania. Nie? Porównuję się z innymi i myślę, i na ich tle ciągle wypadam całkiem jeszcze nieźle. Nie? Czyli nadal mam takie, dobra, jeszcze trochę. Jeszcze trochę w tym pobędę. Nie jest tak źle. Poza tym, no, rzeczywiście biorę, używam substancji psychoaktywnych, albo robię sobie złe rzeczy, gram, nie? Korzystam. Ale przecież inni też to robią. Przecież chodzę do pracy, o co ci chodzi? Chodzę do szkoły, o co ci chodzi? Przecież, no dobra, byłem u tego terapeuty, o co ci chodzi? No właśnie o to mi chodzi, że nie ma zmiany. Nie ma zmiany, bo nie ma rozmontowania mechanizmu. Oczywiście nie biorę, nie robię sobie krzywdy, nie siedzę w internecie, ale czy rozmontowałem mechanizm? Czy to jest zdrowienie? Czy to jest zmiana? Czy to jest tylko przerwa w piciu? Przerwa w ćpaniu? Przerwa w destrukcji? Chwilowe przychylenie się, przygięcie, a potem znowu powrót do tego, co było. Czasem też w tym przygięciu zbieram brawka, bo nie bierze, ale fajnie, teraz to już na pewno wszystko się zmieni. Teraz to już na pewno będzie zupełnie inaczej. Znowu odpuszczamy, my na zewnątrz żyjący w konstelacji, odpuszczamy, zachwyceni, że to już będzie. Dlaczego? No dlatego, że te mechanizmy obronne nas też dotyczą. Mnie w konstelacji, mnie rodzica, mnie męża, żonę, kogoś tam przyjaciela, znajomego, który żył długo na orbicie jakiegoś tam przewlekłego zaburzenia. Narkomanii, alkoholizmu, samookaleczeń, depresji i cokolwiek. To mnie też mechanizmy dotyczą, bo moje życie też było przecież w kryzysie, więc ja też musiałem wyprodukować sobie jakąś obronę, bo bym oszalał. Nie, dlatego tak często ci ludzie robią ciągle te same rzeczy i myślą, kurczę, ciągle są te same rezultaty. Dlaczego? Dlaczego nic się nie zmienia? Tak bardzo próbuję, 5 lat, 7, 12. Staram się, robię, ale robię ciągle to samo. Ciągle jestem w tym samym marzeniu, w tym samym zaprzeczeniu. Ja? To moje dziecko? Nie. To niemożliwe, żeby to tak było. Teraz już na pewno będzie okej. Okay. Był na terapii, odbył terapię. No a teraz to pojedziemy na wczasy, będzie jeździł na koniku, kupi sobie pieska i kotka i będzie fajnie już teraz. Teraz już będzie super. Nie będzie super. Bo istotne jest to, żeby ten on poszedł na terapię i dalej funkcjonował. 90 meetingów, 90 dni. Poszedł na meeting, znalazł sponsora, robił program. Żebyś ty, rodzicu, poszedł na meeting, znalazł sponsora, robił program. Kogoś, kto się będzie tobą opiekował i poprowadzi cię przez te otchłań, przez te chaszcze mechanizmu iluzji i zaprzeczania, przez tę mgłę, bo tak to pan Meli Bruda mówił, dziecko we mgle. Nie? Wyobraźcie sobie dziecko zagubione, jeszcze we mgle, to jest masakra w ogóle. Nie? Więc będąc w mechanizmie, my wszyscy, cała konstelacja rodzinna, nie możemy funkcjonować dalej w tym marzeniu pod tytułem wszystko inne będzie tak jak było, ale on nie będzie brał narkotyków. To tak nie będzie. To nie funkcjonuje tak. To musi dojść do całkowitej, absolutnej zmiany i rozjechania całego dawnego sposobu życia czołgiem i na tych ruinach i zgliszczach posprzątanych, pozamiatanych zacząć trzeba na nowe budowanie. A mechanizm iluzji i zaprzeczania i tak sam będzie się uzbrajał, bo taką ma umiejętność. A w następnym odcinku może o mechanizmie nałogowego regulowania uczuć, czyli przymusowego, kompulsywno-obsesyjnego czucia. Bye, bye. Dzięki.